Teraz się to trochę to Wznawiam obrady po przerwie. Stwierdzam, że obecnych na sali jest 13 radnych. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 6. Przyjęcie protokołu z obrad 38 sesji. Protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy. Do protokołu uwag Państwa Radnych nie ma się. Kto jest z Państwa Radnych za przyjęciem protokołu z obrad 38 sesji Rady Gminy? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Za protokołem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt 7. Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonaniem uchwał Rady. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Dziękuję, może będę się posiłkował mikrofonem, będzie mnie słychać, czy niekoniecznie, bo mam katar i lepiej może być. Słuchajcie, zanim rozpocznę sprawozdanie międzysesyjne, chciałem podziękować radnym i pracownikom Urzędu Gminy za obecność na uroczystości pogrzebowej świętej pamięci zmarłej mojej babci. Dziękuję bardzo. W okresie międzysesyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisana została umowa o przyznanie pomocy na operację pod nazwą budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Mochowo w ramach poddziałania wsparcia inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. W Wydziale Zamiejscowym w Płocku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało złożone rozliczenie pierwszej transzy dotacji na zadania pod nazwą Szklarnia Wiejska Centrum Edukacyjno-Warsztatowe w Mochowie. Złożone zostało sprawozdanie i rozliczenie końcowe dla zadania pod nazwą Urządzania i pielęgnacje terenów zielonych w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo, etap trzeci. Podpisane zostały umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ścieżka przyrodnicza przy Szkole Podstawowej w Bożewie, gmina Mochowo, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożewie. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wpłynęła informacja o przyznanej dotacji w kwocie 18 285 zł 90 groszy na realizację zadania pod nazwą unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy Mochowo. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostały podpisane umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malanówko i aneks do umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Gozdy. Na początku sierpnia podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pod nazwą SRS 8 Szkoła Równych Szans edycja 8 współfinansowanego w ramach RPO na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Mochowo przystąpiła do jego realizacji od września 2017 roku, a planowany okres realizacji projektu będzie trwał do końca marca 2019 roku. Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy, a partnerami gminy Przesmyki i Błędów Domanice Mochowo Wilga. Realizatorami projektu będą wybrane szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie wyżej wymienionych gmin. Na terenie gminy Mochowo będzie to Szkoła Podstawowa imienia Adama Mickiewicza w Bożewie. Jeśli chodzi o warunki zabudowy, wpłynął jeden wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla budowy zbiornika wodnego stału. Trzy wnioski dotyczące budowy budynku gospodarczego, rozbudowy budynku mieszkalnego i budowy budynku gospodarczo-garażowego. Pozostają w uzgodnieniach z opiniami, z organami opiniującymi zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy dotyczących rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego, budowy budynku mieszkalnego, remontu i odbudowy małej elektrowni wodnej na rzece Skrwie w pobliżu wsi Cieślin oraz budowę budynku magazynu zbożowego i zbiornika na gaz. Wydano również jedną decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej budowy gęsiarni ze zbiornikami na gaz i serwisami paszowymi. Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Mochowo Parcele, Mochowo i Mochowo Nowe. Wysłane zostało zawiadomienie o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów dotyczących remontu wodociągu w miejscowości Mochowo
po czym zostanie wysłane stosowne rozstrzygnięcie. W uzgodnieniu pozostaje jedyny wniosek dotyczący budowy sieci energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Bożewo Nowe. Wpłynął jeden wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy dróg gminnych z wyłączeniem chodników oraz budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy o łącznej długości około 350 m bieżących na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 16 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo. Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w miejscowości Mochowo Parcele, Ligowo, Dobrzenice Małe, Bożewo, Koszynobiki i Gozdy w celu wykonania umieszczenia przyłącza elektroenergetycznego, kablowego, gazowego i wodociągowego. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego postępowania na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę lat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Termin składania oferty upływa w dniu 2 października bieżącego roku. W dniu 27 sierpnia otwarte zostały oferty w dwóch postępowaniach na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Mochowo w okresie od 1 października bieżącego roku do 9 października 2020 oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP strony gminy Mochowo w okresie od 10 października bieżącego roku do 9 października 2020 roku. W terminie składania ofert zostały złożone po dwie oferty do każdego postępowania. Trwa procedura formalno-prawna. Sfinansowane zostały umowy na realizację zadania porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo etap drugi. Prace związane z budową oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Mochowo, w miejscowości Mochowo Parcele będzie realizowała firma Hydropol spółka z ZOZ Gostynina. Wartość umowy 2 927 250 zł. Natomiast prace związane z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mochowo Parcele będzie wykonywać Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki z siedzibą w Sierpcu za kwotę 825 490 zł 59 groszy. Są to kwoty brutto oczywiście. Termin realizacji zadania do końca tego roku. Nadzór nad całością prac będzie pełnić firma Pałput Jacek Papierowski z Rościszewa. Wartość nadzoru inwestorskiego na kwotę około 73 tysięcy złotych. Podpisana została również umowa na utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bożewie z firmą Bezbruk Dariusz Łukowski z siedzibą w Bożewie na kwotę 153 750 zł. Termin realizacji do 13 października bieżącego roku. Na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zglinice Budy z firmą Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki z siedzibą w Sierpcu na kwotę 191 279 zł 53 grosze. Termin wykonania do końca października. W dniu dzisiejszym rozstrzygnięte zostało postępowanie na realizację zadania przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Malanówko. Za najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRD z Lipna. Wartość przyszłej umowy wynosi 166 085 zł 92 grosze. Termin realizacji zadania do 20 października tego roku. Po raz drugi zostało unieważnione postępowanie na utrwalenie dróg gminnych na terenie gminy Mochowo w części finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego z uwagi na wysoką cenę. Przystępujemy do wyboru wykonawcy. W trybie zamówienia z wolnej ręki planowany termin podjęcia negocjacji został wyznaczony na dzień 6 października bieżącego roku. W najbliższy wtorek zostanie podpisana umowa z firmą MPG w Sierpcu na realizację zadania odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mochowo. Umowa została zawarta na okres od 31 grudnia do 31 grudnia 2018 roku, a jej wartość wynosi 581 580 zł, też kwota brutto. Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych udzielone zostały zlecenia. Zawarte umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w ramach działań. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bożewie panu Krzysztofowi Pawłowskiemu na kwotę 3000 zł. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zglinice Budy gmina Mochowo w firmie Jacek Papierowski na kwotę 4705 zł 48 groszy. Jeżeli chodzi o decyzje środowiskowe, we wrześniu 2017 roku zostały wydane
przy samorządowym kolegium odwoławczym w Płocku dwie decyzje w odpowiedzi na odwołania od decyzji wójta gminy Mochowo odmawiających ustaleń środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięć. I tak, dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa 10 kurników w liczbie stanowisk 4000 sztuk każdy do chowu kurcząt. Kolegium uchyliło oskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 40 sztuk każdy w miejscowości Mochowo Parcele. Kolegium utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Jeśli chodzi o inwestycje, dokonano odbioru końcowego inwestycji budowa budynku socjalnego na blisko gminy w miejscowości Mochowo Parcele gmina Mochowo. Remontu dachu budynku Urzędu Gminy w Mochowie realizowany w ramach zadania termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mochowie wraz ze zmianą konstrukcji i geometrii dachu. Unieszkodliwianie wyrobów zarających azbest występujących na terenie gminy Mochowo. Budowa publicznego placu zabaw w miejscowości Gozdy. Ścieżka przyrodnicza przy szkole podstawowej w Bożewie. Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Ligowo polegającej na budowie ciągu pieszego utwardzonego kostką brukową przy szkole podstawowej im. Powstańców Sztucznych w Ligowie. W dniu dzisiejszym trwa podsumowanie projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, to jest Szklarni Wiejskiej Centrum Edukacyjno-Warsztatowe w Mochowie. Trwa realizacja inwestycji, przebudowa drogi gminnej relacji z Glinicem Aromatowo, przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Gozdy, utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Bożewie, montaż agregatu prądotwórczego na stacji uzdatniania wody w Bożewie. Trwa kolejny etap budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo. Inwestycja obejmuje miejscowości Bożewo, Bożewo Nowe, Obręb, Mochowo Parcele, Baladówko, Ligówko, Osie, Kapuśnik i Dobaczewo. Przekazano również plac budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zgnice Budy. Jeśli chodzi o Fundusz Sołecki, w ramach Funduszu Sołeckiego zlecono sprawowanie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami przy budynku świecy wiejskiej w miejscowości Żorawin za kwotę w wysokości 615 zł, a także dokonano odbioru końcowego tej inwestycji za kwotę 20 910 zł. Zakończona została dokumentacja techniczna odwodnienia ulic osiedlowych w miejscowości Mochowe etap pierwszy, na który składa się wykonanie koncepcji projektu dróg osiedlowych z uwzględnieniem chodników, wjazdów do poszczególnych posesji oraz szerokość dróg wraz z mapą do celów projektowych w miejscowości Mochowo za kwotę 7 tysięcy złotych w ramach Funduszu Sołeckiego wykonana przez firmę Papbud Jacek Papierowski z Rościszewa. Podpisana została umowa na budowę placu publicznego zabaw w miejscowości Łukoszyn za kwotę 6236 zł 10 groszy i budowę publicznego placu zabaw w miejscowości Zglinice Duże gminę Mochową za kwotę 12 608 zł 73 groszy w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonawcą będzie Aspis Polska z siedzibą w Jarosławiu. Zlecono wykonanie prac remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego w siedzibie wiejskiej miejscowości Choczyń za kwotę 2278 zł. Pracę wykonała firma usługi remontowo-wykończeniowe Michał Poniatowski z Bożewa Nowego. Jeśli chodzi o uchwały, uchwała nr 265/37/2017 w sprawie najmu nieruchomości od dostąpienia do obowiązku przetargowego zawarcia umowy. W dniu 11 sierpnia tego roku podpisano umowę najmu powierzchni dachu budynku znajdującego się przy ulicy Parkowej 4 w Ligowie na czas określony do dnia 30 listopada 2019 roku. Uchwała nr 266/37/2017 14 lipca tego roku w sprawie najmu nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy w dniu 27 września tego roku podpisano aneks do umowy najmu dotyczący najmu lokalu użytkowanego pełniącego funkcję ośrodka zdrowia znajdującego się przy ulicy Jana Pawła II 32 w Ligowie na czas określony do dnia 30 września 2020 roku. Poza tym pracowałem nad sprawami bieżącymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady o podjętych działaniach w imieniu Rady. W okresie międzysesyjnym, to jest od 11 sierpnia do 28 września 2018 roku, w imieniu Rady podpisałem uchwały podjęte na 38 sesji, która odbyła się w dniu 11 sierpnia 2018 roku. Na podstawie postanowień wyżej wymienionej sesji przekazałem do
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącej Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej podania do przeanalizowania i wydania opinii oraz udzieliłem odpowiedzi ze zbioru danych na otrzymane w okresie międzysesyjnym zapytaniem np. do prokuratury rejonowej w sierpniu w sprawie przesłania uchwały Rady Gminy Mochło dotyczącej warunków dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z regulaminem. Przekierowałem pisma według kompetencji np. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, rejon dróg Gostyni. Zakończyłem analizę oświadczeń majątkowych radnych złożonych na podstawie artykułu 24h ust. 3 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446 z późniejszymi zmianami, które zgodnie z przepisami prawa przekazałem do Urzędu Skarbowego w sierpniu. Przekazałem przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz przewodniczącej Komisji Budżetu Rolnictwa, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej projekty uchwały przygotowane na 39. sesję Rady Gminy w Mochowie w dniu 29.09.2017 roku w celu wydania opinii. W międzyczasie wpłynęło do Biura Rady Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Mochowo z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mochowo, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. W związku z powyższym radni zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami w Biurze Rady Gminy w godzinach pracy urzędu. W okresie przedsesyjnym dokonałem czynności związanych z przygotowaniem porządku obrad i zaproszeniem oraz zorganizowałem dzisiejszą sesję. Wraz z radnymi uczestniczyłem m.in. w następujących uroczystościach uroczystości. Dożynki gminne, które odbyły się w dniu 27.08.2018 roku. Dożynki powiatowe gminne, które odbyły się 3.09.2018 rok. Mimochowa, które odbyły się w dniach 25.06. i 27.09.2018 rok. Ponadto pełniłem dozory w Urzędzie Gminy Mochowo i przyjmowaniu tej samej. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie Komisji działającej przy Radzie Gminy za okres międzysesyjny. O zabranie głosu poproszę panią Zofię Witkowską, przewodniczącą Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Proszę. Sprawozdanie Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej działającej przy Radzie Gminy Mochowo za okres międzysesyjny, to jest z dnia od 11 sierpnia 2017 roku do 28 września 2017 roku. W okresie międzysesyjnym Komisja odbyła posiedzenie w dniu 26 września 2017 roku. Zgodnie z załączoną listą obecności wszyscy członkowie komisji byli obecni na posiedzeniu. Na posiedzeniu opracowano i przyjęto uchwałą plan pracy Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2017 rok za okres wrzesień-grudzień. Komisja również opiniowała projekty uchwał przekazane na 39. sesję Rady Gminy Mochowo oraz wniosek pani Sylwii Kalinowskiej o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Opinia komisji w załączeniu. Podpisała przewodnicząca Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Zofia Witkowska. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Kajkowskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej działającej przy Radzie Gminy Mochowo za okres sesyjny, to jest 11 sierpnia 2017 roku do 28 września 2017 roku. W okresie międzysesyjnym komisja odbyła posiedzenie w dniu 26 września 2017 roku. Zgodnie z załączoną listą obecności wszyscy członkowie komisji byli obecni na posiedzeniu. Na posiedzeniu opracowano przyjęto uchwałę plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2017 rok za okres wrzesień-grudzień. Komisja również opiniowała projekty uchwały wskazane na 39. sesję Rady Gminy Mochowo oraz dodanie pana Jacka Wiśniewskiego i pani Zofii Szafkowskiej w sprawie sprzedaży połowy budynku i działki, na której ustawiony jest budynek mieszkalny. Opinia komisji w załączeniu.
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania Zdrowia i Pomocy Społecznej Andrzej Kajkowski. Dziękuję. Przechodzimy Państwo radni do punktu 10 porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na przyznające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 3270-220 relacji Cieśnin-Odry w ramach rok 2014-2020. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią wiceprzewodniczącą rady, panią Kolegnicką. Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na rzecz zające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-227 w relacji Cieśnin-Odra w ramach PROW 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy dzielnic urzędowych z 2016 roku, pozycja 446 domenami oraz artykuł 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych dziennik urzędowy z 2016 roku, pozycja 1870 domenami. Uchwala się co następuje. Paragraf 1. Uchwale numer 177/25/2016 Rady Gminy Mokotów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-227 w relacji Cieśnin-Odrem w ramach PROW 2014-2020. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie: zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 410 290 zł 0 groszy na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-227 w relacji Cieśnin-Odrem na lata 2014-2020 realizowanych w ramach poddziałania wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Punkt 2 ust. 1. Paragraf pierwszy ustęp, który był litera B brzmi, otrzymuje brzmienie: druga transza w roku 2017 roku w kwocie 179 508 groszy. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, uchwała podpisuje nie podpisana gminy. Uzasadnienie. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy nr 00165151 MO 70/2012/16 na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-227 relacji Cieśnin-Odrem dokonano zmniejszenia przychodów w roku 2017 z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Czy Państwo radni chcą zabrać głos? Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do procedury przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 283/39/2017 Rady Gminy Mokotów z dnia 20 grudnia 2018 roku
niejako uchwałę w sprawie zatrudnienia pożyczki z budżetu państwa na rozwiązujące finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 37.0.227 w relacji cieśnych obiektów w ramach roku 2014-2020. Proszę bardzo, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedną z uchwały za przyjęciem. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to punkt 11. Państwo radni, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na przeznaczające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 170-233W w miejscowości Ludowo w ramach roku 2014-2020 o przedstawienie projektu uchwały o kosztach planu wiceprzewodniczącego Rady Krakowskiego. Uchwała nr 294 łamane na 39 łamane na 2017 data gminy Mochowo dnia 29 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-233W w miejscowości Ligowo gmina Mochowo w ramach rok 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera C i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dzień 2016 roku pozycja 436 oraz artykuł 89 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw 2016 roku, pozycja 1870, uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 178, łamana 25, łamana 2016, Rady Gminy w Mochowie dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-233W w miejscowości Ligowo gmina Łochowo w ramach PRU 2014-2020. Paragraf pierwszy, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 448 079 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-233W w miejscowości Ligowo gmina Mochowo realizowanej w ramach poddziałania wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów fal infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii, operacji typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Ustęp pierwszy, ustęp 2 litera D otrzymuje paragraf pierwszy, ustęp 2 litera B otrzymuje brzmienie. Druga transza w roku 2017 w kwocie 202 594 zł. Paragraf drugi, w wykonaniu uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznaniu pomocy numer 00088-65151-UFO-70-0211 łamane na 16 na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-233 w miejscowości Rygowo, gmina Mochowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku 2017 z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo Radni, wkrótce taki techniczny błąd, gdyż komisje opiniowały wszystkie projekty uchwał. Poprosiłbym w tym momencie pana przewodniczącego o czytanie projektów, które komisje zaopiniowały, bo to jest zgodnie z nowym statutem, jest taki wymóg. Tak proszę panią przewodniczącą o czytanie projektów uchwał, które zaopiniowały. Opinia Komisji Budżetu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z posiedzenia w dniu 26 września 2017 roku.
na podstawie paragrafu 32 ust. 2 i ust. 3 uchwały nr 264/37/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mochowo Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 roku pozycja 6359 oraz poszczegółowej analizie na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Zofia Witkowska informuje, iż komisja wypracowała opinię w następujących sprawach. Punkt pierwszy. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 176/35/16 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części nieruchomości Gozdy, Ligowo, Śnieg, Maranowo Nowe, Maranówko, Maranowo Stare, Żółtowo, Żuki, Mochowo Parcele, Sulkowo Waliami, Bożego, Cieśni, Mukoszyn, Gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bożego, Bożego Nowe, Cieśni, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Koszynowiki, Malanowo Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Zglenice Budy, Zglenice Małe Żurawie, Gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członki komisji. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części obrębów Żółki, Łukoszynowiki, Gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. Głosowanie udział wzięło 4 członków komisji. Punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śnieg i Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żółki, Mochowo Parcele, Sulkowo Baliany, Bożego, Cieśni, Łukoszyn, Gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt piąty. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-227W w relacji Cieślin-Obręb w ramach PROW 2014-2020. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji przebudowa drogi gminnej nr 370-233W w miejscowości Ligowo, gmina Mochowo w ramach PROW 2014-2020. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt 7. Projekt uchwały zmiany uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Mochowo. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości w pasie drogi wojewódzkiej nr 541. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Punkt 10. Wniosek pani Sylwii Kalinowskiej o nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu. Opinia komisji pozytywna, jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji. Podpisała przewodnicząca Komisji Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Zofia Witkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pana Burmistrza Montorze Wam przedstawił opinię odnośnie projektu uchwały opinię oraz opinia Komisji Oświaty, Kulturze i Wychowania i Solidarności Pomocy Społecznej na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku. Na podstawie paragrafu 32 ustawa 2 i ustawy 3 uchwały nr 264 łamane na 37
numerem 2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Mochowo. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 2017 roku, pozycja 6359 oraz w poszczegółowej analizie na posiedzeniu 24 września 2017 roku. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania i Zdrowia Pomocy Społecznej Andrzej Jakowski informuje, iż komisja wypracowała opinię w następujących sprawach. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 176/25/16 Rady Gminy Mochowie dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wstąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanowko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żółki, Mochowo, Parcele, Córkowo, Bagiany, Bożewo, Cieśnin, Łukoszyn i gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna. Projekt uchwały, a punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bożewo, Bożewo Nowe, Cieślin, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Kukoszczyn, Obliwki, Malanowo, Stare, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Granice Budi, Granice Małe, Żurawin, gminie Mochowo. I komisja opiniowała pozytywnie. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu zabudowy w części obrębu Żółki, Ukoszyno Bliki w gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna. Czwarty punkt. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zakazu budowy części miejscowości Gozdy, Ligowo, Śniechy, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, Żółtowo, Żółki, Mochowo Parcele, Surkowo, Bariany, Bożewo, Cieśli, Ukoszyn, gminie Mochowo. Opinia komisji pozytywna. Piąty punkt. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych imienia Adama Mickiewicza w Bożewie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Adama Mickiewicza w Bożewie. Opinia komisji pozytywna. Punkt szósty. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Mochowie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Pawła Jana II w Mochowie. Opinia komisji pozytywna. Punkt 7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie. Opinia komisji pozytywna. Punkt 8. Wpłynęło podanie pana Jacka Wiśniewskiego w sprawie sprzedaży połowy budynku i działki, na której postawiony jest budynek mieszkalny. Opinia komisji negatywna. Zgodnie z założonym wnioskiem prawnie nie jest możliwe sprzedaż tej nieruchomości. Pan Wiśniewski występuje o wykup połowy budynku. Do połowy budynku wniosek nie może być uwzględniony. Również połowy budynku z powodu braku spełnienia wymogów ustawowego dotychczasowego pierwszeństwa w nabyciu lokalu. Umowa najmu zawarta jest z żoną panią Wiśniewską Elżbietą na jedno pomieszczenie o powierzchni 16 m kwadratowych. Punkt 9. Podanie pani Zofii Szatkowskiej w sprawie sprzedaży połowy budynku na działce, na której ustawiony jest budynek mieszkalny. Opinia komisji negatywna. Pani Szatkowska użytkuje lokal bez umowy najmu, w związku z powyższym nie spełnia wymogów ustawowego dotychczasowych pierwszeństwa nabycia lokalu. Podpisze przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Wychowania, Zdrowia i Pomocy Społecznej Andrzej Kajkowski. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Nowy statut wymaga, że komisja będzie opiniowała projekt uchwał. Jest to pierwsze i dlatego może to się taki techniczny błąd, na pewno na drugi będziemy inaczej postępowali z opiniami. Przystępujemy do dalszej procedury przyjęcia projektu uchwały, który jest przedstawiony. Jest to projekt uchwały, uchwała nr 284/39/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 roku, mianowicie uchwała w sprawie zasunięcia pożyczki z budżetu państwa na wyceniające finansowanie kosztów kwalifikowanych, na rzecz realizacji obserwacja przebudowa drogi
gminy nr 317-233 Włoszech i Naukowo w ramach PROF 2014-2020. Proszę bardzo, kto z Państwa Radnych chce zabrać głos w tej projekcie uchwały? Mniej więcej chętnych zapytam w dyskusję, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Też nam uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie, punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2018 rok. Oto przedstawienie projektu uchwały, proszę Panią Skarbę. Uchwała nr 285/39/2017 Rady Gminy Mochowo dnia 30 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ustawy 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 211, 212, 214, 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok nr 212/29/2016 Rady Gminy w Mochowie dnia 29 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Zwiększa się dochody budżetu łączną kwotę 304 252,72 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26 988 836,58 zł. Tym. Litera A. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207 413,69 zł, to jest kwotę 25 485 813,48 zł do kwoty 25 673 227,17 zł. Litera B. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 96 839,03 zł, to jest kwoty 1 218 770,38 zł do kwoty 1 315 609,41 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok pod nazwą dochody. Ustęp 2. Zwiększa się wydatki budżetu łączną kwotą 147 456,51 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 32 431 930,68 zł. Tym litera A. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 213 456,51 zł. To jest kwota 24 360 174,18 zł do kwoty 24 573 630,69 zł. Litera B. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 66 tysięcy, to jest kwoty 7 924 299,99 zł do kwoty 7 858 299,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok pod nazwą wydatki. Ustęp 3. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 5 443 094,10 zł, który zostanie pokryty z przychodów z kredytów i pożyczek w kwocie 4 462 958,16 zł oraz wolnych środków w kwocie 980 135,94 zł. Ustęp 4. Łączna kwota przychodów wynosi 6 250 889,94 zł oraz łączna kwota rozchodów wynosi 807 795,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok pod nazwą przychody i rozchody budżetu. Ustęp 5. Dotacje udzielane podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok pod nazwą Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo.
Ustęp 6. Zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPR zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPR. Ustęp 7. Dochody i wydatki na zadania zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej gminy Mochowo na 2017 rok pod nazwą dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W załączniku dochody wprowadzono następujące zmiany. Zwiększa się plan dochody. Punkt pierwszy. W oddziale 01042 o kwotę 75 tysięcy z tytułu dotacji ze środków związanych z włączeniem produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadań. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370 202 w miejscowości Gostek 25 tysięcy. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego działka ewidencyjna nr 79 w miejscowości Malanówko 50 tysięcy złotych. Punkt drugi. W rozdziale 705 o kwotę 8 tysięcy z tytułu wpływów z najmu. Punkt trzeci. W rozdziale 750-23 o kwotę 275 zł z tytułu wpływów opłat i kosztów sądowych. Punkt czwarty. W rozdziale 756-15 o kwotę 323 zł 20 groszy z tytułu wpływów. Kosztów wspomnień 23 zł 20 groszy. Odsetek od nieterminowych płatności podatków 300 zł. Punkt 5. W rozdziale 756-21 o kwotę 35 tysięcy złotych z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób prawnych. Punkt 6. W rozdziale 758-14 o kwotę 125 661 zł 30 groszy z tytułu wpływu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016. Punkt 7. W rozdziale 801-95 o kwotę 49 583 zł 63 grosze z tytułu wpływów dotacji na realizację projektu Szkoła Równych Szans, 8 edycja. Projekt realizowany w partnerstwie. Punkt 8. W rozdziale 921-05 o kwotę 1943 zł 54 grosze z tytułu wpływów skutków. Zmniejsza się plan dochodów. Punkt 1. W rozdziale 756-01 o kwotę 4000 z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej. Punkt 2. W rozdziale 758-14 o kwotę 2900 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek. Punkt 3. W rozdziale 902 o kwotę 4633,95 groszy z tytułu wpływu dotacji na unieszkodliwianie wyrobów budżetowych znajdujących na terenie gminy. Załączników wydatków wprowadzono następujące zmiany. Zmienić w czasie planu wydatków. Punkt 1. W rozdziale 010-10 o kwotę 6 tysięcy z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa sieci wodociągowej miejscowości Mochowo, parcele gmina Mochowo. Punkt 2. W rozdziale 6-16 o kwotę 112 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 17 tysięcy złotych, wydatki inwestycyjne. Przebudowa dróg gminnej transportu rolnego nr 370202 w miejscowości GOS 25 tysięcy. Środki związane z włączeniem w produkcji gruntów rolnych. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego działka ewidencyjna nr 79 w miejscowości Malanówko 50 tysięcy złotych. Środki związane z włączeniem w produkcji gruntów rolnych. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego nr 370243 w miejscowości Malanowo Stare gmina Mochowo 10 tysięcy. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi transportu rolnego w relacji Bożowo-Bendorzyn gmina Mochowo 10 tysięcy złotych. Punkt 3. W rozdziale 753 o kwotę 58 170 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10 tysięcy zł, zakup usług pozostałych 30 470 zł, różne opłaty i składki 10 tysięcy zł, szkolenia pracowników 3000 zł. Punkt 4. W rozdziale 750-75 kwota 14 tysięcy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 7 tysięcy złotych,
zakup usług pozostałych 7000 zł. Punkt 5. W oddziale 75995 odpowiem 1000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe. Punkt 6. W rozdziale 754.12 ochronę 20 tysięcy z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na wydatki bieżące, zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 800 zł, składki na fundusz pracy 270 zł, wynagrodzenia bezosobowe 1400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3000 zł. Punkt 7. W rozdziale 8101 odpowiem 3500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia 3000, szkoła pochowa, zakup pomocy dydaktycznej 500 zł, szkoła i domu. Punkt 8. W rozdziale 8104 odpowiem 40 tysięcy z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. Szkoła Machowa 5 tysięcy zł, szkoła Bożewo 13 tysięcy zł, szkoła i domu 22 tysięcy zł. Punkt 9. W rozdziale 8110 odpowiem 13 tysięcy zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 3 tysięcy zł, zakup energii 10 tysięcy zł. Punkt 10. W rozdziale 895 odpowiem 49 583 zł 63 grosze z przeznaczeniem na realizację projektu Szkoła Równych Szans, 8 edycja. Punkt 11. W rozdziale 852.19 odkładam 6 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Punkt 12. W rozdziale 853.95 odkładam 123 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Punkt 13. W rozdziale 854.15 odkładam 8 tysięcy zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Punkt 14. W rozdziale 901 odkładam 30 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup energii 10 tysięcy zł, zakup usług pozostałych 2 tysiące zł, wydatki na zakupy inwestycyjne, zakup 3 sztuk pomp na ciągłowni ścieków 18 tysięcy zł. W rozdziale 902 odkładam 5413 zł 83 grosze z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych unieszkodliwianie wyrobów akwestorów z terenu gminy Mochowo. Punkt 15. W rozdziale 995 odkładam 10 300 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł, podróże służbowe krajowe 3000 zł, 300 zł. Punkt 16. W rozdziale 926.01 odkładam 5500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 4000 zł, zakup usług pozostałych 1500 zł. Zmniejsza się plan wydatków. W rozdziale 010.10 odkładam 65 tysięcy z tytułu wydatków inwestycyjnych. Budowa sieci wodociągowej miejscowości Stylnice Budy 10 tysięcy zł. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowa etap drugi 55 tysięcy zł. Punkt drugi. W rozdziale 816 odkładam 120 tysięcy zł z tytułu wydatków inwestycyjnych. Przebudowa drogi gminy transportu rolnego numer 370202 29 tysięcy zł. Przebudowa drogi gminy transportu rolnego działka ewidencyjna numer 79 w miejscowości Malanówka 78 tysięcy zł. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej numer 370219 w relacji Dobrzynice Małe Dobrzynice Duże gminy Mochowo 3 tysiące zł. Przygotowanie dokumentacji projektowej na infrastrukturę drogową wraz z kanalizacją mieszkową miejscowości Mochowo parcele gmina Mochowo 10 tysięcy zł. Punkt 3. W rozdziale 75702 odkładam 10 tysięcy zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. Punkt 4. W rozdziale 801.46 odkładam 500 zł z tytułu zakupu usług pozostałych szkoła ligowa. Punkt 5. W rozdziale 852.02 odkładam 5 tysięcy zł z tytułu zakupu usług od innych jednostek. Punkt 6. W rozdziale 852.15 odkładam 13 tysięcy zł z tytułu świadczeń społecznych. Punkt 7. W rozdziale 852.28 odkładam 10 tysięcy zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych. Punkt 8. W rozdziale 902 odkładam 4633,95 zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu na unieszkodliwianie wyrobów artystów występujących na terenie gminy Mochowo. Punkt 9. W rozdziale 921.05 odkładam 7 tysięcy zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia 3 tysiące zł, zakupu usług pozostałych 4 tysiące zł. Za
załączniku przychody i rozchody budżetu wprowadzono następujące zmiany. Zmieniono się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 156 792 zł. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos do przedstawionego projektu uchwały? Proszę, pani wiceprzewodnicząca Rady. Ja zapytam, czy była to droga, jeśli pana głowie sobie będzie dokumentacja robiona, tylko naszemu, bo działa, to nie urządzają. Ma na Nowostarę? Tak. Powiem pani, ta droga, która jest zaczęta w tej chwili, to jest zaczęta budowa, to jest tak zwana droga, ona wychodzi w kierunku Pułkowa. Na tej gaje tam? Tak, to jest na gaje. Mieszkańcy Maranowa Starego wpłacili kwotę 10 tysięcy złotych na dalszą realizację tego projektu. Na projekt. To jest droga, która drogi powiatowej w kierunku Maranowa Starego. W kierunku Maranowa Starego. To jest ta droga, ten projekt, który będzie wyrażony do formy. Formy do siebie. Tak. Pani o to pyta, tak? Tak, tak. Jeszcze dłużej chciałam zapytać. Na te 120 tysięcy to jest wyznaczona jakaś jednostka, czy to ogólnie, na jakie to są działania, na jakie potrzeby? Proszę pani skarbnik, odpowie. To będzie pracę na 5 jednostek na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej na doposażenie. Drobne bieżące wydatki. A może więc sobie jakie jednostek? Oczywiście to jest załącznik numer 4 do uchwały i tam są 5 jednostek. OSP Żurawin 400 zł, OSP Malanowo Stare 2020 zł, OSP Osiek 3210 zł, OSP Bendorzyn 3450 zł, OSP Cieślin 3450 zł, a 12 015 530 zł. Proszę, czy ktoś prowadzi do tego projektu uchwały, chce zabrać głos? Proszę bardzo. Dziękuję, nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przystępujemy do przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 285, łamane na 39, łamane na 2017. Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 roku. Także w nazewnictwie pamiętajcie, że zgodnie, tak jak mamy przyjęte w statucie, musimy się posłużać Rady Gminy Mochowo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedną z uchwał została przyjęta. Przechodzimy do punktu 13. Jest to podjęcie uchwały w sprawie dnia wieloletniej prognozy finansowej w Gminie Mochowo. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pani skarbnik. Zanim przedstawię Państwu projekt uchwały, proszę jeszcze o dokonanie zmiany w tabelarycznym zestawieniu wieloletniej prognozy finansowej, ponieważ po przekazaniu Państwu materiałów wpłynęła jedna dotacja, a w dniu dzisiejszym jeszcze dwie, w związku z powyższą zmianą w budżecie zostaną wprowadzone zarządzeniem wójta gminy. To będzie również zmiana do objaśnień, o czym teraz powiem. Wpłynęły dotacje na realizację świadczenia wychowawczego, zwiększenie planu dotacji o 118 850 zł. Na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 70 804 zł. I na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności dowodów osobistych 2514 zł. W związku z tym, że jest to zakończenie kwartału, to po prostu muszę to wprowadzić. I teraz łączna kwota zwiększenia to jest 192 168 zł. I o taką kwotę zwiększymy kolumnę pierwszą, czyli dochody ogółem. I kolumnę 1.1 dochody bieżące, to jest strona druga. Ponadto o tą kwotę zwiększymy kolumnę 1.1.5 środki z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące. To po stronie dochodowej. Teraz strona trzecia. Wydatki i wydatki bieżące. Również zwiększamy o 192 168 zł. To są kolumny 2 i 2,1 i kolumna 11,1 wydatki bieżące na wynagrodzenie i składki odmienne naliczane z
zwiększamy o kwotę 4296 zł 75 groszy. Strona 11.1, strona 8. Natomiast w objaśnieniach należy dopisać na początku, tam, gdzie mamy dokonanie zmian wieloletniej prognozie, zmiany zostały wprowadzone. Punkt 4. Zarządzeniem numer 71 w drugach innym uchwałą z dnia 29 września 2018 roku. Zarządzeniem numer 71 w drugach innym uchwałą z dnia 29 września 2018 roku. Przedstawię projekt uchwały. Uchwała numer 286/39/2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej gminy Mochowo. Na podstawie artykułu 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwale nr 246/32/13 Rady Gminy Mochowo w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Mochowo dnia 30 grudnia 2013 roku. Wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Proponuje się zmiany tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 1 najmniejszej uchwały. Ustęp drugi. Proponuje się zmiany w zakresie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 najmniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Objaśnienia do uchwały. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mochowo zgodnie z podróżnymi określeniami. Zmiany w budżecie gminy wprowadzone. Zarządzenie nr 52 punktu gminy Mochowo dnia 33 sierpnia 2017. Zarządzenie nr 63 gminy Mochowo dnia 14 września 2017 roku. Uchwała nr 285/39/2017 Rady Gminy Mochowo dnia 29 września 2017 roku. Punkt 4. Zarządzenie nr 71 Rady Gminy Mochowo dnia 24 września 2017 roku. Wykaz przedsięwzięć. Punkt 1. Wprowadzono przedsięwzięcie Szkoła SRS 8 Szkoła Równych Szans Ustrojowiecie. Zadanie współfinansowane ze środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 nr 2 ustawy. Punkt 2. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo etap 2. Zmniejszenie łącznych nakładów w wyniku zobowiązania wzrostu limitu w roku 2017 roku o 55 tysięcy złotych. Dochody. Punkt 1. Zmiany dochodów bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu, w tym dochodów z tytułu wpływu z podatków i opłat oraz udziału w odpływach podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zmianami w planie dotacji zgodnie z decyzjami wojewody nadmiejskiego. Punkt 2. Zniesienie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje z tytułu wypłaty części wydatków wykonanych w roku 2016 w ramach funduszu polskiego. Dotacji ze środków związanych z łączeniem ekologicznych grup odpadów. Wydatki. Punkt pierwszy. Zmiany wydatków bieżących w związku z bieżącą realizacją budżetu w związku ze zmianami w planie dotacji zgodnie z decyzjami wojewody mazowieckiego. Punkt drugi. Zmiany wydatków majątkowych nieobjętych wykazem przedsięwzięć. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, zmiany w realizowaniu zadania. Przychody i rozchody. Zapisanie dochodów z tytułu uchwały środków. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za mną? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 286/39/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Mochowo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dzień dobry, pan radny daje głos. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zrzeczenia się uszkodowania za nieruchomość w pasie drogi wojewódzkiej nr 541. Przedstawię Państwu projekt uchwały.
Uchwała, projekt. Uchwała nr 287, alena 31, alena 2017, Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 roku. W sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość w pasie drogi wojewódzkiej nr 541. Na podstawie artykułu 12.7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1496, uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Mochowo wyraża zgodę na życzenie się przez Gminę Mochowo odszkodowania za nieruchomość stanowiącą wcześniej własność Gminy Mochowo i znajdujące się w nowo projektowanym pasie drogi wojewódzkiej nr 541, które przeszły na własność województwa mazowieckiego na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego nr 74 łamane na P łamane na 2018 z dnia 9 czerwca 2018 roku, znak WIP 78-20-24-2016-MG. Paragraf drugi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mochowo. Paragraf trzeci, uchwała podjęcia się z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wnioskiem z dnia 03 sierpnia 2018 roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały bądź złożenie oświadczenia w formie pisemnej w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącej wcześniej własność gminy Mochowo znajdującą się w pasie drogi wojewódzkiej nr 541. Nieruchomości te stały się własnością województwa mazowieckiego na podstawie decyzji wojewody mazowieckiego nr 64 P/2017 z dnia 2 czerwca 2018 roku, znak WIP 98-20-24-2016-MG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 granica województwa Sierpc, granica województwa miejscowości Mochowo parcele Mochowo Nowe od kilometra 100 plus 652 do kilometra 101 plus 642,00. W związku z powyższym w celu realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 541, która jest jedną z kluczowych inwestycji wprowadzonych na terenie gminy Mochowo, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Otwieram dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Kto z Państwa radnych zabrał głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 287, łamane na 39 lat 2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie życzenia się odszkodowania za nieruchomość w pasie drogi wojewódzkiej nr 541. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wykształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Bożewie, bo kierunku szkoły podstawową imienia Adama Mickiewicza w Bożewie. O przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Alinę Borewińską, wiceprzewodniczącą Rady. Projekt uchwała nr 289/39/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożewie w 8-letnią szkołę podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ustaw 2016 roku pozycja 446 Dziennik Urzędowy z 2016 roku, pozycja 1579 i pozycja 1948 oraz z 2017 roku, pozycja 730 i pozycja 935 oraz artykuł 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, Dziennik Ustaw 2017 roku, pozycja 600, zamieszczony Dziennik Urzędowy z 2017 roku, pozycja 945, w związku z artykułem 88
kwestii definiowały stan z dnia 14 grudnia 2016 roku, prawo oświatowe, dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 59, zmiany dziennik urzędowy 2017 roku, pozycja 947, uchwała to następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że z dnia 1 września 2017 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gorzowie z siedzibą w Gorzowie Nowym przy ulicy Szkolnej 2, 09215 Gorzowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową im. Adama Mickiewicza w Gorzowie z siedzibą w Gorzowie Nowym przy ulicy Szkolnej 2, 09215 Gorzowa. Paragraf drugi. Obu szkoły podstawowe imienia Adama Mickiewicza do Bożego wyróżnienie osobowości. Ten dożyn Bożego, Bożego Nowe Cieśni, Grodnia, Wisice Nowe, Łukoszyn, Łukoszyn, Łuki, Obry. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Bożego. Paragraf 4. Wykonanie uchwały podjęły Wójtowi gminy Mapolo. Paragraf 5. Uchwała podjęcie gminy. Uzasadnienie do uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Bożegu, ośmioletnią szkołą podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożegu. Zgodnie z artykułem 117 ust. 1 ustawy dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe z dnia 1 września 2017 roku dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi, o których mowa w artykule 1.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Organ stanowiący jednostkę samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w terminie do 30 listopada 2017 roku drodze uchwały stwierdza, iż przekształcenie w 8-letniej szkoły podstawowej oznacza to, że z dniem 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych stają się uczniami i pracownikami 8-letnich szkół podstawowych. Uchwałą stanowi akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe. W wyżej opisanym przypadku nie dochodzi do likwidacji istniejących jednostek budżetowych, ale do zmian ich formy organizacyjnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo oświatowe i przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe. Dziękuję. Za wyznanie projektu uchwały otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały, uchwała nr 288, uchwalona 39, uchwalona 2017 Rady Gminy Bochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ośmioletniej szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Bożewie, w ośmioletnią szkołę podstawową imienia Adama Mickiewicza w Bożewie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie wiem, że była została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Mochowie, ośmioletnią szkołę podstawową imienia Jana Pawła II w Mochowie. Przedstawienie projektu uchwały poproszę panią wiceprzewodniczącą Radowską. Uchwała nr 289, uchwała 39, uchwała 2017 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie w 8-letnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 7 roku samorządu gminnym, dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 446, zamieszczony dziennik urzędowy 2016 roku, pozycja 1579, pozycja 1948 oraz 2017 roku, pozycja 730 oraz pozycja
i pozycja 935 oraz artykuł 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawy prawo oświatowe i innych ustaw 2017 roku pozycja 60. Zamieszczony dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 949 w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, prawo oświatowe, dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 59, zamieszczony dziennik ustaw 2017 roku, pozycja 949, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, 7 dnia 1 września 2017 roku, dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie, siedzibą w miejscowości Mochowo-Patery przy szkole 1-09-213 Mochowo, stała się 8-letnią szkołą podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie, siedzibą w miejscowości Mochowo-Patery przy ulicy Szkolnej 1-09-213 Mochowo. Paragraf drugi. Oprócz szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie, wyjmuje miejscowości do Dobrzynice Duszek, Dobrzynice Małe, Maranowo Stare, poza numerami domu 14, 32, 53, 72, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Pacery, Miszki, Romatowo, Sylkowo Bawiany, Sylkowo Rzeszne, Zawszyk, Grynice Budy, Grynice Duże, Grynice Małe, Żabinki, Żółtowo, Żółki, Żurawi, Żurawinie. Paragraf 3. Mniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Mochowo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie. 8-letnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie. Zgodnie z artykułem 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe w dniu 2017 roku dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe stają się 8-letnimi szkołami podstawowymi, o których mowa w artykule 18 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe. One stanowiące jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza ich przekształcenie w 8-letnie szkoły podstawowe. Oznacza to, że w dniu 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych stają się uczniami i pracownikami 8-letnich szkół podstawowych. Uchwałą stanowi akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. W wyżej opisanym przypadku nie dochodzi do likwidacji istniejących jednostek budżetowych, ale do zmiany ich form organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe i przepisów wprowadzających ustawę prawo oświatowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Mieli urzędnik, zanim dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały nr 289/39/2017 Rady Gminy Mochowo dnia 29 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Mochowie w 8-letnią szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pytam, że pan uchwała w tym momencie. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Posłanki Krzyszczałej w Lubowie, 8-letnią szkołę podstawową im. Posłanki Krzyszczałej w Lubowie. Przedstawię Państwu projekt uchwały. Projekt uchwały, uchwała nr 290/39/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Bygowie, 8-letnią szkołę podstawową im. Powstańców Styczniowych w Bygowie.
Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminy, dziennik ustaw 2016 roku pozycja 446 ze zmianami dziennik ustaw 2016 roku pozycja 1579 i pozycja 1948 oraz 2018 roku pozycja 730 i pozycja 935 oraz artykuł 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe dziennik ustaw 2018 roku pozycja 60 ze zmianami dziennik ustaw 2018 roku pozycja 949 w związku z artykułem 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe dziennik ustaw 2018 roku pozycja ze zmianami dziennik ustaw 2018 roku pozycja 949 uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2018 roku dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa imienia Powstańców Szczyszczowych w Ligowie, siedzibą w Ligowie przy ulicy Parkowej 2 09228 Ligowo stała się 8-letnią szkołą podstawową imienia Powstańców Szczyszczowych w Ligowie, siedzibą w Ligowie przy ulicy Parkowej 2 09228 Ligowo. Paragraf 2. Obóz szkoły podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie obejmuje miejscowości Adamowo, Poczeń, Dowaczewo, Florencja, Gwozdy, Grabowiecka, Puśniki, Kokoszczyn, Ligowo, Ligówko, Malanowo Nowe, Malanówko, Malanowo Stare, numery domów 14, 32, 53 i 72, Osiek, Roki, Śniechy. Paragraf 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski szkoły podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mochowo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie, ośmioletnią szkołę podstawową imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie. Zgodnie z artykułem 17 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawy prawo oświatowe z dniem 1 września 2018 roku dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają się 8-letnimi szkołami podstawowymi, o których mowa w artykule 18 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2016 roku prawo oświatowe. Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego prowadzących dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku w drodze uchwały stwierdza ich przekształcenie w 8-letnie szkoły podstawowe. Oznacza to, że z dniem 1 września 2018 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych stają się uczniami i pracownikami 8-letnich szkół podstawowych. Uchwałą stanowi akt założycielski 8-letniej szkoły podstawowej w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe. W wyżej opisanym przypadku nie dochodzi do likwidacji istniejących jednostek budżetowych, ale do zmian ich form organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe i przepisów wprowadzających ustawę prawo oświatowe. Otwieram dyskusję na podstawie ustawionym projektem uchwały pod państwa radnicy zabrego. Nie widzę chętnych. Zamykam dyskusję nad projektem uchwały. Przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Uchwała nr 290/39 ale na 2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 29 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie w 8-letnią szkołę podstawową imienia Powstańców Styczniowych w Ligowie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się przeciw? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ogłaszam 5 minut przerwy.